Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie scierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. Ojcze, modlimy się o to, że jak kierujemy się w stronę Biblii, to otworzysz nam oczy i pomożesz nam zrozumieć w naszych umysłach wiarę i zaufanie, tak żebyśmy mogli wypełnić nasz cel. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Zostałam urodzona i wychowana w kościele, w fałszywym kościele chrześcijańskim. Chodziliśmy wszyscy do jedności i on naucza całkowicie fałszywego Słowa Bożego. On naucza, że Jezus został stworzony jako pierwsza ochrzczona osoba, do której powinniśmy dążyć. A Bóg jest taki dżin, który spełni wszystkie twoje życzenia, da tobie zdrowie i wszystko, czego chcesz. Słuchaj swojego serca. On zawsze mówi prawdę. Dopóki nie masz problemu ze swoim sercem. Słowo Boże mówi, że problem jest w tobie. Ale dobrą wiadomością jest to, że odpowiedź jest poza tobą. I że jest to miłość Boga. Miłość Boga, która tęskni za tymi, którzy mają problem z sercem. I chce tego, żeby nasze serca były przebudowane. Moja matka zawsze powtarzała mi i mojemu bratu, że jesteśmy chrześcijanami. I tak naprawdę od razu poszłam w New Age. Uczyłam nauki chrześcijańskiej w tym New Age'u. Stałam się najlepiej sprzedającą autorką New Age'u. I nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko po to, żeby dać świadectwo chwały Chrystusa, ponieważ być ocalonym takiego oszustwa jest cudem. Bo zobacz, ci ludzie poszukują duchowości, która jest odłączona od biblijnych praw. Jesteś jednym ze mną, jesteś jednością z Jezusem, jesteś jednością z Maryją. Jesteś jednością z Bogiem, jesteś jednością ze wszystkim, jednością z osobą, która siedzi obok ciebie. Jeremiasz mówi tą samą rzecz. Stała się straszna i przerażająca rzecz na świecie. Rzecz, którą prorocy już przepowiedzieli. Są kapłani, którzy rządzą według własnego uznania, a moi ludzie to kochają. Hej, jestem Doreen Virtue i być może znasz mnie już, poznałaś mnie poprzez moje książki o aniołach i moje karty. Byłam z tego najbardziej znana w New Age'u. Karty anielskie są zbazowane na kartach tarot. Tarot na początku mnie przerażał, ponieważ miał diabła w sobie. Miał pentagramy i nie lubiłam, więc stworzyłam talię kart, które nie miały takiej złej symboliki, ale były dalej używane dla dywinacji, dla przepowiadania przyszłości. Po jakimś czasie myślę, że miałam około 25 talii różnych kart na sprzedaż. Robiłam warsztaty na całym świecie, robiłam wideo, gdzie demonstrowałam, pokazywałam, jak używać kart. Uczyłam tego innych ludzi. Każdy ma swojego anioła stróża. A mówię o tym jako jasnowidząca. Nie myślałam o tym za dużo. Nie myślałam, że byłam w błędzie. Nie czytałam Biblii. Nie wierzyłam w to, że jest ktoś w niebie z kartką, który cię osądza. Myślałam, że to jest wszystko związane z religią. Myślałam, że to, co robię, jest pochwalane przez Jezusa, ponieważ przecież byliśmy szczęśliwi i pozytywni, że nie ma czegoś takiego jak grzech. To, co Biblia mówi o ludziach, to nie jest zbyt atrakcyjne, pociągające. Jeśli chcesz ludzi przyciągnąć, nie powinieneś mówić im, co Biblia mówi o nich. Nie powinieneś mówić im o takich rzeczach jak piekło i diabeł. Trzeba mówić, że ukrzyżowanie było metaforą, a nie dosłowne, ponieważ Biblia mówi jedno. No, jestem grzesznikiem, jestem winny, jestem odpowiedzialny, jestem zagubiony i ciesz się teraz. To tak nie działa. Był styczeń rok 2015. To było wtedy, kiedy pierwszy raz byłam w takiej bańce narcysyzmu i myślałam, że każda myśl, którą mam, pochodzi od Boga. Ta bańka została przebita igłą prawdy właśnie w styczniu 2015 roku, kiedy jechałam i słuchałam chrześcijańskiego pana Alastra Bega, jego kazanie
nazwało właśnie te świerzbiące uszy i mówił o czasach ostatecznych, że ludzie będą mieli świerzbiące uszy, tak jakby dotykane przez fałszywych nauczycieli. I on opisał, co robi fałszywy nauczyciel, że on daje fałszywą nadzieję i także przyciąga innych nauczycieli, inne osoby, które będą powierzały swoją pasję mu, że ci ludzie będą chcieli tego nauczyciela i będą mówili, o, chcę być taki sam, a ten nauczyciel fałszywy będzie mówił, pomogę ci w tym. To było to, co naprawdę Biblia mówi. I to było pierwszy raz, kiedy słyszałam to. Poczułam się oskarżona o bycie fałszywym nauczycielem. I to całkowicie zniszczyło moją wiarę, że ja mogłam w ogóle dać nadzieję innym ludziom. Nawet jeśli nie wierzyłam to, mówiłam ludziom, wszystko będzie w porządku, wszystko co najgorsze już minęło. I słuchając Alistaira, dotarło do mnie, że nie pomagałam ludziom. Tak naprawdę trzeba mówić do ludzi prosto, prawdę. Moje życie od tego zależy. Moja wieczność od tego zależy. Naprawdę świadomie się zmieniłam. Dalej byłam nauczycielem New Age'u, dalej szerzyłam oszustwo, ponieważ sama byłam oszukana, ale po usłyszeniu jego mowy, gdyby wskazało na mnie, zaczęłam chodzić do kościoła, co docelowo doprowadziło mnie do Biblii. I kiedy zaczęłam czytać Księgę Powtórzonego Prawa 18, to wtedy zobaczyłam listę rzeczy, którą robiłam, przepowiadanie przyszłości, rozmowy z duchami, interpretowanie znaków. Ten cały werset mówił o tym, że Bóg takich ludzi, którzy tak działają, to robią, widział jako obrzydlistwo i wstręt czuł do nich. Nawet nie mówił o tym, że czuję wstręt do ich działań, ale do ludzi. I zszokowało mnie to. Myślałam wcześniej, że pomagałam Bogu i wiem, że to jest śmieszne. Pomagałam w Bogu w New Age'u i dużo fałszywych nauczycieli myśli, że pomaga Bogu, ponieważ wydaje się, że oni pocieszają tych ludzi, że sprawiają, że są szczęśliwi, że przynoszą im jakiegoś tam typu uzdrowienie, ale to jest wszystko demoniczne, a my jesteśmy zaślepieni. Więc kiedy przeczytałam Księgę Powtórzonego Prawa, zdałam sobie sprawę, że byłam całkowicie nędzną grzesznicą, która rozpowszechniała kłamstwa niszczące, które mogły posłać ludzi do piekła. To było przez 22 lata, tego uczyłam i to mnie złamało. I wtedy upadłam na kolana i zaczęłam płakać. I trwało to około 3 dni. Po prostu mówiłam, Boże, nie wiedziałam, przepraszam, nie wiedziałam, że tak jest, nie wiedziałam, że łamię przykazania, że powtarzałam to, że nie wiem, co zrobiłam, że Boże, Jezu Chryste, przejmij moje życie, poprowadź mnie. I po prostu modliłam się o to, żeby On mnie nie wysłał do piekła, ani nikogo innego, kto używał moich fałszywych nauczeń do piekła. I wtedy zostałam zbawiona. Przez samego Jezusa i Jego Ewangelię. Oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzechy świata. I te słowa mnie ocaliły. Jana 1,29, że dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Dlaczego oddałby życie za owce? My wszystkie owce zbłądziliśmy. Każdy zwrócił się na swoją drogę. A Pan wziął na siebie grzechy i nieprawość nas wszystkich. Od osoby i dzieła Chrystusa nie mamy już żadnej Ewangelii do głoszenia, ponieważ Ewangelia jest dziełem Chrystusa i Jego osobą. Because the person and work of Christ is the gospel.